Witam serdecznie. Naszym gościem w studiu telewizji uniwersyteckiej jest dzisiaj pani profesor Hanna Solarczyk z Wydziału Nauk Pedagogicznych, koordynator projektu Uniwersytet przez całe życie, z którą porozmawiamy o idei uczenia się przez całe życie. Dzień dobry. Pani profesor, popularne przysłowie mówi, że uczymy się przez całe życie, ale to już nie jest tylko i wyłącznie mądrość ludowa. Czym jest inicjatywa Komisji Europejskiej Uczenie się przez całe życie? Co się kryje pod tym, no, tak naprawdę ogólnym hasłem? Inicjatywa Komisji Europejskiej promuje tę mądrość ludową poprzez projekty polityczno-oświatowe, które służą zarówno gospodarce, jak i szkolnictwu, a także jednostce. Unia Europejska właśnie dostrzegła związek między tymi elementami systemu społecznego i uznała, że warto je wykorzystać w swojej polityce oświatowej, politycznej, ekonomicznej. Unia Europejska tym zagadnieniem zainteresowała się dopiero w latach 90. XX wieku, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że sama idea sięga bardzo odległych czasów, właśnie od czasów starożytności, później przez kolejne epoki zmieniała swoje oblicze, obejmowała kolejne grupy adresatów, nie tylko dorosłych, jak to tradycyjnie się ujmuje, ale kolejne grupy, które miały być wdrażane do tego systemu, a więc dzieci, młodzież, także seniorów. Unia Europejska ma tę siłę, że wspiera ten proces w sposób finansowy, a zatem finansuje projekty różnego rodzaju w różnych krajach należących właśnie do Unii Europejskiej, ale także te, które są stowarzyszone, i wspomaga proces wdrażania tego hasła do praktyki oświatowej, do praktyki społecznej. Jeśli chodzi chyba o edukację, to jest jeden z najważniejszych projektów, prawda? Tak, tak. Jest to w tej chwili najważniejszy projekt. Zasadniczo inne projekty są temu podporządkowane. Właśnie ten kończący się okres finansowania projektów edukacyjnych właśnie toczył się pod hasłem programu Uczyć się przez całe życie. Inne programy były podporządkowane, ale także Europejski Fundusz Społeczny też w dużym stopniu właśnie korzysta z tej idei, z tych możliwości, jakie daje uczenie się przez całe życie. Temu towarzyszą różnego rodzaju dokumenty. Zwrócę uwagę na taki jeden z ważniejszych, to jest dokument Biała Księga z 1995 roku, pod tytułem Uczyć się i nauczać na drodze do uczącego się społeczeństwa, która no, wytycza najważniejsze cele w wdrażania tej idei w życie krajów należących do Unii Europejskiej. Jak rozumiem, odpowiedzią na ten program, tutaj na naszym podwórku, mówiąc kolokwialnie, jest inicjatywa Uniwersytet przez całe życie. Co zaoferować może Toruński Uniwersytet? Toruński Uniwersytet już od dawna oferuje wiele w tej dziedzinie. Mamy różne formy edukacyjne, instytucje edukacyjne, które tej idei służą. To jest tradycyjnie już związane z naszym uniwersytetem, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w 1989 roku. I kolejne inicjatywy to jest Uniwersytet Dziecięcy, Gimnazjum Akademickie i inne. Pewnie wrócimy do tego zagadnienia, natomiast... Czyli już teraz tak naprawdę uniwersytet wiąże się z, no, począwszy od przedszkolaka, potem tak, z licealistą, gimnazjalistą jeszcze wcześniej, później studentem. Dokładnie. To, co chcemy przez uniwersytet, przez całe życie, przez ten projekt zasygnalizować, to jest to, że jest to dla nas ważna idea, że chcemy odwołać się do naszych dobrych tradycji, ale jednocześnie chcemy ten system zintegrować, chcemy z tego systemu stworzyć sieć różnych okazji do uczenia się, adresowanych do różnych grup adresatów. I poprzez ten projekt chcemy właśnie pokazać, że nasz uniwersytet zmienia swoje oblicze, otwiera się na nowe grupy adresatów i chce współpracować, wiązać się ze swoimi studentami właśnie na całe życie, proponując różne formy kształcenia, zarówno dla samych studentów, jak i ich dzieci, rodziców. Wreszcie studenci wraz z upływem czasu będą starsi i też będą mogli z tej oferty skorzystać. Asia, ale tak słowo uczenie wiążemy najczęściej przede wszystkim z ławkami, czy to szkolnymi, czy uczelnianymi, z wykładami, z lekcjami, z nauczycielami, ale w tej idei jest to pojęcie nieco szersze. Tak, i
To jest uczenie się przez całe życie, obejmuje różne obszary tego uczenia się i dzisiaj eksponujemy właśnie te obszary, które wychodzą poza edukację formalną. To jest edukacja pozaformalna i nieformalna, które zyskują na znaczeniu. To też nie jest nic nowego, to też się tak uczyliśmy, tyle że dzisiejsze czasy wymagają większej gotowości, większej aktywności właśnie w tych trzech różnych sferach uczenia się i wykorzystania możliwości, jakie w tych trzech sferach się pojawiają. Bo edukacja pozaformalna obejmuje to, co tradycyjnie rozumiemy pod pojęciem doskonalenia zawodowego, a zatem kursy, szkolenia, konferencje. I edukacja nieformalna, właśnie mniej kojarzona jeszcze z uczeniem się przez całe życie, to jest uczestnictwo w kulturze, uczestnictwo w organizacjach, czy to studenckich, pozarządowych, w partiach politycznych, czy też duszpasterstwo akademickie, gdzie następuje uczenie się właśnie poprzez kontakt z innym człowiekiem, poprzez współpracę w zespołach z innymi osobami, gdzie właśnie zdobywamy właśnie najnowsze doniesienia, też naukowe, wskazują, że to, co jest ważne dla uczenia się przez całe życie, zachodzi głównie w obszarach edukacji pozaformalnej, nieformalnej. Czyli chcąc uczyć się przez całe życie, musimy inwestować właśnie w tę edukację pozaformalną, nieformalną, bo tam budujemy motywację do uczenia się przez całe życie. A ta jest podstawą właśnie tego procesu całożyciowego uczenia się. Czyli wracamy trochę do tej mądrości ludowej tym samym, jak rozumiem. Tak. Mądrość ludowa ma to do siebie, że zachowuje swoją aktualność i jest ponadczasowa. Przy okazji idei uczenia się przez całe życie Komisja Europejska dąży jednocześnie do wprowadzenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej krajowych ram kwalifikacji. Jak wiążą one się z ideą uczenia się przez całe życie? Jak mogą funkcjonować? Co dać nam tak naprawdę? Jest to jedna z ostatnich inicjatyw Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Ta idea europejskich krajowych ram kwalifikacji została zbudowana na doświadczeniach procesu bolońskiego, którego efektem jest zbudowanie takiego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. I te dobre doświadczenia, między innymi w dziedzinie właśnie transferu systemu punktów, zostały przeniesione na inne obszary uczenia się i w rezultacie europejskie ramy kwalifikacji obejmują w rezultacie cały system oświaty, tyle że dają autonomię krajom członkowskim w wypełnianiu tych ram i realizowaniu tych założeń, które towarzyszą polityce światowej. Natomiast jaką rolę odgrywa uczenie się przez całe życie? Otóż pierwszorzędną w tych ramach kwalifikacji, bo w takim przekazie medialnym redukuje się europejskie ramy kwalifikacji, krajowe ramy kwalifikacji do nowych programów kształcenia, być może do tego, by co jest obciążeniem chociażby dla pracowników naukowych, do przepisania swoich sylabusów i podania w innym języku, ale istotą krajowych ram kwalifikacji jest właśnie promowanie idei uczenia się przez całe życie. Pełna nazwa właśnie tych ram to jest Europejski Krajowy Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. I to, co jest ważne, to jest rozszerzenie właśnie uczenia się na edukację pozaformalną i nieformalną i uznawanie tych efektów kształcenia w edukacji formalnej. To jest dla nas szansa, to są nowe możliwości, to jest też z punktu ekonomicznego punktu widzenia, to jest też zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, bo to, czego się możemy, co jest nam potrzebne w życiu, uczymy się nie tylko w szkole, uczymy się poza szkołą, a ramy umożliwiają nam uznanie tych efektów kształcenia właśnie w systemie formalnym. Chyba też ważne jest w czasach dużej mobilności, chociażby ludzi w ramach Unii Europejskiej, także uznawanie wykształcenia, które zyskaliśmy w naszym kraju, w innych krajach, to także jest jedno z tych podstawowych założeń? Tak, jak najbardziej. Ta idea jest zbudowana w ten sposób, że mamy europejskie ramy kwalifikacji jako punkt odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji, czyli wszystkie kraje, które w ten proces się włączyły, a włączyły się wszystkie kraje Unii Europejskiej, także kraje spoza Unii Europejskiej, są zobowiązane do odniesienia własnych ram kwalifikacji do europejskich, tak? Czyli europejskie ramy kwalifikacji mają 8 poziomów kształcenia. My możemy mieć dowolną liczbę poziomów kształcenia w naszym kraju. My
mamy także 8, ale Wielka Brytania ma ich kilkanaście, ale każdy z krajów musi odnieść swoje poziomy kształcenia do poziomu kształcenia w europejskiej ramie kwalifikacji. A tam z kolei te poziomy są opisane przez efekty kształcenia, które wszyscy musimy zdobyć, żeby ten poziom kształcenia został zaliczony jako ten, który już został zdobyty i zaliczony. Czyli mówiąc praktycznie, osiągam jakąś wiedzę, jakiś poziom w ramach tych ram w Polsce, tak. Jest on uznawany tak. W innym kraju. Jak najbardziej, jest on uznawany. No, trzeba mieć to na uwadze, że jest to proces w toku. Tak? Ten proces rozpoczął się w 2008 roku, więc my w nasze ramy wdrażamy właśnie już coraz bardziej intensywnie od tego roku akademickiego w szkolnictwie wyższym. Jeszcze no, ten proces nie jest zrównoważony we wszystkich obszarach. Pewnie trzeba czasu, żeby to rzeczywiście zaczęło działać tak, jakie są założenia, ale myślę, że społecznie i politycznie dojrzeliśmy do tego, żeby z tej możliwości skorzystać, właśnie z możliwości uznawania efektów zdobytych zarówno w różnych miejscach, jak i w różnym czasie, jak i na różne sposoby. Ta świadomość już jest, że uczymy się przez całe życie, że uczymy się na różne sposoby, natomiast ramy kwalifikacji dały takie podstawy formalne do uznawania tego procesu uczenia się przez całe życie. No, Polska nie ma jeszcze wyjątkowych tradycji w tej dziedzinie. Wzorujemy się na Wielkiej Brytanii, Irlandii, to są kraje, które były pierwsze i z ich doświadczeń korzystamy, żeby taki system uznawania efektów kształcenia wdrożyć w Polsce. To, co jest też silną stroną tych ram kwalifikacji, bo zwykle one są negatywnie kojarzone, ale ja chcę widzieć w nich możliwości, a nie ograniczenia, które oczywiście też istnieją, jest to, że uczelnie mają dużą autonomię, uczelnie wyższe szczególnie, w opracowaniu własnego systemu uznawania efektów kształcenia i też będziemy to na naszym uniwersytecie realizować, żeby jak najszybciej rozpocząć ten proces właśnie uznawania efektów zdobytych na różne sposoby poza formalnym systemem edukacji. Odchodząc troszkę od ram na moment, chciałem się zapytać w takim razie, jak można przekonać osoby, które na co dzień pracują, są zabiegane, by dalej się dokształcały, by uczyły się przez całe życie? Te osoby to robią. Być może nie mają tej świadomości. Chcemy budzić tę świadomość, że uczymy się właśnie przez całe życie, uczymy się na różne sposoby, w różnych sytuacjach. To nie muszą być studia podyplomowe, to nie muszą być kursy. Nie. Właśnie chcemy poprzez projekt uczenia się przez całe życie na uniwersytecie zwrócić uwagę studentom, ale nie tylko, że uczymy się właśnie także w kontaktach z innym człowiekiem, że uczymy się poprzez uczestnictwo w różnych organizacjach, o czym już była mowa. Natomiast to, co musimy zrobić, to musimy obudzić tę świadomość, że to są okazje do uczenia się, tak, że... Żeby robić to świadomie? Tak. To jest warunek uczenia się. Pośrednio. Nie absolutnie konieczny, bo czasami jest tak, że nie mamy tej świadomości, że spotkaliśmy się jeszcze, czegoś od siebie już w tej chwili się uczymy, tylko po jakimś czasie możemy wrócić pamięcią do spotkania innego człowieka i powiedzieć z perspektywy czasu. Ta osoba dużo dla mnie znaczyła, chociaż wtedy jako młody człowiek, jako dziecko nie doceniałam tego kontaktu z drugim człowiekiem. To się budzi taka refleksja czasami po śmierci kogoś z bliskich. Tak? Że ktoś dopiero wtedy dostrzega wartość tego spotkania, ale tutaj nie chciałabym może... To trochę brzmi jak taka idea po prostu promowania świadomego życia poniekąd. Tak, tak. I taki przede wszystkim, powiedziałam też w innym języku, pielęgnowania w sobie ciekawości poznawczej, tak, żeby to, co dzieci, z czym dzieci przychodzą na świat i są ciekawe i pytają często dlaczego, to chcemy poprzez uczenie się przez całe życie, przez tę ideę właśnie powiedzieć starszym, żeby zadawali sobie nadal pytania dlaczego, żeby nie było to wszystko takie oczywiste, jakie jest, tylko żeby się zapytać, ale dlaczego właśnie tak, a nie inaczej i żeby szukać tej odpowiedzi na różne sposoby, w mediach, w kontakcie z drugim człowiekiem, w jakiejś aktywności społecznej i powiedziałabym, że to jest taki chyba fundamentalny warunek, tak? Pielęgnowania w sobie ciekawości, nie zadowalania się oczywistością. I kiedy sobie to uświadomimy, to ten proces uczenia się postępuje szybciej, niż byśmy się tego spodziewali. Jesteśmy mentalnie, biologicznie gotowi do uczenia się przez całe życie, aczkolwiek nie jest to proces automatyczny. W przypadku ludzi dorosłych musi zaistnieć wola uczenia się, musi zaistnieć właśnie dla niektórych świadomość, u innych refleksyjność, u kogoś może być to ciekawość, po to, żeby być otwartym, tak? Na nowość, dziwić się,
pozwolić się zaskoczyć, tak, i odpowiednio na to zareagować. Na wiele pytań dzisiaj odpowiada internet na przykład. Jakie formy, czy jakie znaczenie dla uczenia się przez całe życie mają te najnowocześniejsze formy edukacji? To właśnie to jest ta okazja, inna, nowa, alternatywna okazja do uczenia się. Tak trzeba to postrzegać. Otóż internet uwalnia nas od miejsca i od czasu, czyli umożliwia nam rzeczywiście znowu uczenie się przez całe życie wtedy, kiedy my chcemy, kiedy mamy na to czas, kiedy jesteśmy do tego gotowi. Trzeba jednak też przy okazji pamiętać, że internet, by stał się takim źródłem i środkiem do uczenia się, wymaga od tego, który z niego korzysta, wysokich kompetencji, kompetencji edukacyjnych w postaci umiejętności samokształcenia na przykład, czy też kompetencji medialnych. I powinniśmy temu w edukacji poświęcić więcej czasu. No, robimy to na różne sposoby, ale myślę, że to jest w jakimś stopniu przyszłość edukacji także. Właśnie ta przyszłość, na którą wskazuje nas współczesny świat, czyli ciągłej gotowości, ciągłej do uczenia się, a ten internet właśnie powoduje, że możemy sami, samodzielnie, pod własnym kątem, ze względu na własne potrzeby, tę wiedzę tam znaleźć, zastosować, podzielić się z innymi osobami. A zatem to jest taka już nie tylko alternatywa, to jest taki element, który już zrasta się na stałe z tą ideą uczenia się przez całe życie, aczkolwiek nie powinno być do tego redukowane, tak? No, młodzi ludzie są właśnie zafascynowani mediami i to jest coś dla mnie też nowego, kiedy studenci opowiadają, że w akademiku ludzie ze sobą coraz mniej rozmawiają. Każdy siedzi przed swoim laptopem na Facebooku i w innych portalach społecznościowych, a nie rozmawia ze sobą. I kiedy zabraknie internetu, powiem w cudzysłowie, to ludzie zaczynają się ze sobą lepiej komunikować. Więc to ma swoje, no właśnie, wady i zalety. No nie możemy wbrew tendencjom jakoś funkcjonować, natomiast też trzeba uświadomić, że to nie jest dominujące źródło, że ono powinno być jednym z wielu i żeby nie zaprzepaścić szansy spotkania z innym człowiekiem, jednak uczenia się od innego człowieka. To jest wyjątkowe, bardzo wartościowe i tego internet raczej nie zastąpi, tego drugiego człowieka. Ale za to pozwala chociażby przeprowadzać kursy czy edukować. Zdecydowanie. Na odległość. Zdecydowanie. Tę ofertę trzeba rozbudowywać, profesjonalnie ją oferować. No myślę, że teraz więcej odpowiedzialności jest po stronie pracowników naukowych i nauczycieli niż odbiorców. Odbiorcy, nowe pokolenie, czym jest już do tego przygotowane. To my, starsi od nich wiekiem, gdzie nie nauczyliśmy się żyć z tymi mediami na co dzień, mamy problem, żeby ten wykład, który tradycyjnie mówimy na żywo, co ma też swoją wartość, właśnie medialnie też udostępnić innym. Także tutaj to jest zadanie i większe, i trudniejsze dla nieco starszego pokolenia niż dla młodszych, tak? Którzy żyją na co dzień i na co dzień się komunikują. Pozostając jeszcze na chwilę przy internecie, już niedługo w ramach portalu edukacyjnego UMK pojawi się podstrona dotycząca, czy poświęcona Uniwersytetowi przez całe życie. Co będzie można tam znaleźć? Co planujecie tam umieszczać? Na tej stronie chcemy pokazać właśnie w miarę możliwości wszystkie inicjatywy, które składają się na Uniwersytet przez całe życie. A zatem z jednej strony jest to oferta dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. Z drugiej strony jest to też pokazanie tych innych obszarów uczenia się, jakimi są właśnie te obszary uczenia się nieformalnego, czyli duszpasterstwo, życie kulturalne. Tak, żeby pokazać całe spektrum możliwości, jakie stwarza uniwersytet zarówno studentom, jak i innym odbiorcom, adresatom, którzy żyją w naszym otoczeniu. To, co chcę podkreślić, ten portal, po pierwsze jest jednym z etapów realizacji tego projektu Uczyć się przez całe życie, i stawia sobie za cel właśnie zintegrowanie tego rozproszonego systemu edukacji ustawicznej, który realizowaliśmy od lat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, po to, żeby właśnie
uświadomić i wysłać taki czytelny sygnał do otoczenia, do mediów, że jesteśmy otwarci na wszystkie grupy wiekowe, jesteśmy otwarci na różne inicjatywy i że chcemy świadomie dalej tę ofertę rozwijać po to, żeby właśnie pozostać z naszymi studentami w kontakcie przez całe życie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Naszym gościem w studiu Telewizji Uniwersyteckiej była pani profesor Hanna Solarczyk z Wydziału Nauk Pedagogicznych.